Uranium fever has come and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has come and got me down. Elo, WordPress. Jak widzicie, chwilowy powrót z nowej serii u mnie z gier Fallout 4. Pewnie Fallout 76 nie nagram, bo coś się stało, że nie chce mi się pobierać inne giery. Nie mogę pobierać jakichś właśnie naszej gierce, nie? I w ogóle. No więc zaczynamy. Nie myślicie, że jakaś tam dodatkowa poboczna gra, gdzie tam gramy na przykład, no wiecie co, tam gdzie polecieliśmy tym lataczem do słonecznej wspólnoty, czy jakoś tak to się nazywało, chujostwo. A nie, dzisiaj, a to, oczywiście. Lecimy na Prytwain. No i zaczynamy. Fabułę do następnej zakończę. O ja pierdolę. Ale się źle czuję. Będzie mi chwierdzi się Czecha. Dajcie, muszę to zobaczyć. Wszystko dobrze. Kacem. Znowu dzień z kacem. Kiedy nie było normalnego dnia, gdzie nie było kaca. Chyba jak byłem młody. Przepraszam, że tak wstękam, ale nie wiecie, jak się czuję. Kurwa, nie wiecie. No. Idziemy na dół. I have a situation I need to report. All right, I'm listening. I found a place called a cave. Tego to ja nie widziałem. Brotherhood will want to do something about it. I fail to see why I or anyone should. Tak, Harbor, zapomniałem. You going to explain why this is relevant? They're trying to set up some kind of permanent place for themselves, outside the Institute. The Institute? What? Who are you talking about? What are you going on about? They're growing in number. More synths are being brought in regularly. So this isn't a problem we can allow to continue. I'm starting to see why you brought this to me. What else can you tell me? They're trying to set up some kind of permanent place for themselves, outside the Institute. So this isn't an Institute operation? Well, that makes it even worse. Do you have any additional information from which we'd benefit? Acadia has been turned into a fortified location, hiding escaped synths. They're actively defending themselves, in other words. All right, I've heard enough. You were right to bring this to my attention. I'll see that the matter is raised with Elder Maxon as soon as possible. If he wants to eradicate this menace, we'll need time to refit vertebrates for extended flight. I'll get the crews to work. In the meantime, any additional intelligence you can gather will help ensure that the action we take is precise and coordinated. Do not engage these synths until we're prepared. Understood? Ah, Paladin. Good. Ah, Lord. The unfortunate matter regarding Vance has been settled. We can return to our primary mission.
I'm ready, Captain. Good, because this mission demands your full attention. Now, before we launch our attack on the Institute, we need to address another threat. The Railroad. They're a small but capable group that uses subterfuge and guerrilla tactics to harass their enemies. Our tactical analysis says they could possibly hamper or harm our operations, which is a risk I'm not willing to take. If we strike them now, we should be able to maximize the amount of damage we do to their organization. Why is the Railroad such a threat? Even with their relatively small numbers, the Railroad is a constant threat to our operations. They've already proven to be resilient against superior forces. With a knack for disappearing when cornered, worse still, they possess the capability to help synths flee the Institute. If we intend to end the synth menace, we need to plug the leaks. Destroying the Railroad hinges on completely eliminating their leadership. Otherwise, they'll simply regroup somewhere else. To that end, here's a list of the five targets we believe will cause catastrophic failure in their chain of command. Chcą usunąć wszystkie synki i Instytut, bo to jest niby... Jak to? To jest zagrożenie dla nich i dla całego świata. Absolutely. It's the only effective way of ensuring that they're no longer a threat. Now, before you depart... Our sources tell us that the Railroad has some sort of experimental or prototype robot in their headquarters. They're calling it the Predictive Analytic Machine, or PAM for short. Cute, huh? They use the robot for complex strategic calculations that are much more efficient than anything we can generate here. If you could use this holotape to decrypt the PAM's terminal, it would force the unit to return to the Pridwin. I'm certain we can use PAM's computing power to good use. Żeby odebrać technologię dla cywilów. To jest druga sprawa, dlaczego bractwo tak się interesuje tym. Anything useful you can tell me about PAM? We have very little information on it. Its primary function is supposed to be using mathematical calculations in order to predict future events. I have no idea how successful it was, but if the Railroad's been using PAM for this long, it's got to be providing them with some sort of benefit. I'm sure Proctor Quinlan would be pleased to have it in his possession. I think that should be sufficient information to... When you're ready, proceed to the Old North Church and link up with our assault team. They'll provide demolition support and all the firepower you'll need to take the Railroad down. Ad victorium, Paladin. Dobra. If you're no good at hacking PAM's systems, you should take someone with you. To jest, jak to? Wysoki stopień, który jest bardzo ważny u skrybów, co nie? Ale pewnie, ja powiem tak. Jak Kraken to usłyszysz, to na pewno ty nie zdobędziesz takiego stopnia z powodu tego, że czasami często coś odwalisz, co nie? A na takie coś to trzeba mieć dużo. Dużo ważnych spraw takich. Licencje. Kurwie. Perfect to jak prawie tak zwany wartownik, co nie? Tylko jako skryb. Co nie? Druga sprawa, Perfect rządzi nad wszystkimi skrybami. Ale to u nas ze zwiatów to mało jest. Co nie? Mało kto idzie na zwiaty. Kurwa. Kurwa, mać. Ja pierdolę. Że teraz nic nie mówię, ale musiałem się napić. Bo tak suszy, że ja pierdolę.
Wczoraj. Dlaczego piłem? Bo świętowałem. Kurwa, cała łapa była załatwiona, kurwa, ja pierdolę. No to trzeba teraz napierdalać. Tak jak kiedyś pewien kapitan mi powiedział: napierdalaj, tępy chuju. Dobra, żartuję. Wiem, to jest bomby, ale to może powiedzieć tak, że taki kapitan może być, co nie? Teraz? No, kiedy jest? Dobra. Jak to jest, jak to? Misja Wybractwa Stali? To znaczy coś się z... broni. To jest. Nie? Tak. A nie. Ale to jest rycerz? No, ten karabin jest niezły. Kurde, jeden chociaż. Chodź mi tu. No, ładnie strzela ten karabin. Tylko... no trochę zżera tej broni, ale... to wiadomo, karabin. Dobra. Następna dwójka załatwiona. Ja ci kurwa dam strzelać do mnie. Kurde, zapomniałem, że ja mam coś fajniejszego. A świeża broń, taka. Z kalibru 50, kurde. No, taki karabin jest mocny. O. Jak umierają, trzeba broń. Brać broń. Karabin. Śmiertelnik. Będzie bardziej... no bardziej potrzebny dla następnego żołnierza. A śmiertelnik dla swoich. Nie? A wiecie dlaczego wziąłem ten karabin? Bo ma obrażenia raniące. I druga sprawa ma kaliber 50. Stop right there. Kurwa. Umieraj. Nie no, ja bardzo lubię raniącą broń, bo ten rodzaj tej mocy, co nie? Ona tak daje, że umierają w krwawieniu. Druga sprawa to już szabówka.
bardziej niż kran. Masz w łeb, skurksyn. Na glebę, kurwo! No. Tak to się robi. Dobra. No to... Na glebę. Piękny kajt. O, ten ma sensowny chyba. Ale w łeb to już padają jak muchy. Piękna tak. Czekajcie. Będę używał steampaka, a się napiję quantum, która daje to, że... A nie. Stoisz. I zresz. Automat? Jezu, zabij mojego. Jakiś dobry miał? No, hełm miał. No co to za oznaczenie? Znowu. Ech. Co tam przeżyło? Daj go. Kulka w łeb. I następna kulka w łeb. Przykro mi, Daikon, ale teraz się nie napijemy. Kurde, może wziąć się jego snajperki? Taka ładna, taka. Może mieć jakąś moc fajną. Jak ktoś nie lubi takich widoków, to niech spierdala. Dobra. Moja snajperka jest bardzo mocna. Jak widzicie. Tylko dobrze... No ja mówię. Trzeba ładnie trafić w główkę, to padają jak muchy. Ja mam taki... No dobry pancerz, bo to jest w połowie Marines i trochę ciężki bojowy. Nie? Więc pancerz jest bardzo dobry. Bo Marines na przykład jest... Bardziej z włókna balistycznego wycofiony niż normalnie. No. Cicho. O kurwa, ma ktoś działko. O kurwa, zapomniałem. Zapomniałem, że ono. To jest straszne. Ja tu mała strasz. No mała szansa.
co to jak. Panie mój. Zdychaj. Nie wkurwiasz? Don't move, agent. Jeszcze najgorsze. Dowódca. Dowódca zawsze na końcu. Dzięki. To tyle? Dlaczego ja mam ukradli? Jak ich zajebałem? Nieważne. Ale idziemy dalej. Security mode enabled. Voice interface is unavailable at this time. Jak to się nazywa? Mam cię. Pam. Ready for programming instructions. Recommend interface. Type RJ11G. Have you found something interesting? Jak wiesz, dwu? Para. Już chyba będzie końcowa misja. Przepraszam, że tak się długo zajęło, bo nie no, tam nic innego więcej nie było. Nie. Kells? Well, it appears that the railroad won't be a hindrance to our future operations. Right. Those sympathizers deserved exactly what they got. That they did. I'm also pleased you managed to secure Pam, rather than allow it to be destroyed. We are having it brought to the... It's an amazing piece of pre-war technology that should prove to be quite beneficial to us. Speaking of pre-war technology, congratulations on another successful mission, Paladin. Ad victorium. No. Maybe that should have. I have another assignment for you. Try to filter it out. Virgil. As long as that abomination lives, he's a threat to the Brotherhood. The time has come to deal with him. A threat? One super mutant? This Virgil once led the Institute's biomedical research. He experimented with FEV. He tested it on human subjects. How many super mutants did he create? How many lives have been lost because of his hubris? No. He and his work are a threat. They must be destroyed. He helped us before. We can't just betray him. We don't owe him anything. What he did for his own reasons. He served his purpose. Now he's just another monster. The damn dangerous one. What's the plan? Better to keep this simple. He trusts you. Go alone, and he may let his guard down. Get in, get the job done, and get out. That's all there is to it. I'll take care of it, Captain. Thank you, Paladin. Dismissed. Chuj by tam. Sabi Virgin. Ja pierdolę. Ja nie chcę go zabijać, bo to był dobry towarzysz. Uratować go, czy nie... czy zabić? Poczekaj, czy... Nie, to...
No powiedz mi w następnym odcinku, no w komentarzach, jaką mam dać się moc. Bo albo muszę być, nie? A co też jeszcze dodatkowo. Na chuj. Superstructure integrity green. Hull plating stable. Ten będzie do... Dobra. O Jezu. Teraz pytanie. To jak tam? Przedłużamy trochę filmik. Idziemy na Wyrydzieja. Jednego z najlepszych towarzyszy. No, to jest idiotyczne, żeby zabijać Wyrydzieja, który był po naszej stronie wiele razy. Dobra. Idziemy się do tego, jak to... Tego dziada w pomieszczeniu na sprzedaż kilka rzeczy. Delta team lead, report to the bridge. Delta team lead to the bridge. Never did like this rust bucket. Oh sure, the Pridwin's a fine ship, but put me in the field any day. When it comes to keeping the Pridwin running, Proctor Ingram's the best. To prawda. Wspomniałbym. Moja T-60 nowa. Świeżo pomalowana. Model D. Znaczenie Paladyna. Piękne. No tak, jakbyście tutaj, jakie mają oznaczenia BOS-y, to tak. To jest stopienie rycerza. No taka normalna tarcza. A u Paladyna właśnie jest tarcza i miecz. Nie, jako obrona. No, zawsze ogromna i walka. Część tak, nie pamiętam. Heard you cleaned house over at Railroad HQ. Dobra. To się zaczęło mi i zaraz będziemy iść na wyrzutę, dobra? Yes. Here you go. Thank goodness. I was running low and didn't want to draw any samples for my specimens. Here's some caps for the trouble. Remember. Keep bringing me samples, and I'll keep making tak się u nas zarabia hajs. Jedna próbka za 550, co nie? Więc zarobiłem co najmniej 550 caps. Drogo, co nie? A wiecie, próbki te są bardzo cenne dla nas. Cade won't clear me for duty yet. He's giving me your... Our vertebrates should give us the air superiority we need to win this... Pam! Master override complete. All data pertaining to railroad has been uploaded to Bridwin Central Computer. The intelligence we've gained from Pam, it's unbelievable. Except you wouldn't be here to provide. I found some technical documents for you. Splendid. I'll put them to use right away. Here are the caps that I promised. Remember. No, ale już za dokument to już mniej. 25 caps i za jeden. Check every building you explore during your patrols very carefully. Mm-hmm. Dobra. This unit is currently attempting to interface with Pridwin Central Computer. Dobra, ja biorę pancerz już swój. Widzieliście już mój pancerz, ale ja trochę go jeszcze ulepszyłem, ten tą T60. Tego paladyna, co nie? Dodam jedną część ze swoich mocniejszych pancerzy, co nie? Dodam wzmocnioną T-60 od jak kapitana Kelsa. Teraz wam pokażę. Tak. Wzorcowy. Excuse me. Czekaj, co to chuje? Przyszedowałem D. No. Dobra. Rozumiem, o co chodzi. Po prostu tak się to nazywa, te 60C. Nie, zaję. No dobra. Nakładamy. Prawdziwy rycerz PS, bardziej Paladyn. Ech, wierdź, wierdź.
Wiedziałem, że kiedyś się od ciebie będę kłócić się na twoich smakach. A nie wiedziałem, że tak szybko. Obrodziłem to bardzo długo. No co, wyrodził, że jest dobry, więc nie? Nie jest jak ci z instytutu. Ale... wiecie. Virgila trzeba albo oszczędzić, albo zabić. Nie mam tym, że on ma fajny karabin, ten instytutu. No i co byście powiedzieli, jakbym też zrobił jakiegoś takiego rajda na jakąś starą kryptę, co nie? Tutaj na przykład mamy kilka takich krypt, co nie? Już mieliśmy na 88, 81, 95, 111, 118. A co byście powiedzieli na to, żebym poszedł na kryptę 75? Kurwa. Dobra. Może blask. Krabin to jest wszystko do... Proponuję jest ramiona, powiem broni. Nie tu jest zabójczy, dowolnie elektryczny. Rzeczy skakuje między lugami. Ech, dobra. Jak się, jakbyście coś słyszeli, bo to... mówiłem, że... mówię wam tak, jestem w gościnie u siebie. No, w swoim mieście byłem. Żeby jak się nuży, to tam coś się nagrywa, co nie? No. Vaporize you. The interceptor worked. It was rough, but it worked. Amazing. And what about the serum? Did you find the serum? I've got it right here. That's it. That's really it. All right. Let's see. In the bomb. Let's see. Retrovirus has matured nicely. Density gradient is high. Recombinant counter-intron sequences look stable. Transcriptive exon strands are formed. Nie, no dobra. Mam gdzieś, nie zabiję jeszcze go, ale chodzi o to, że później jak się przemieni, co nie? Bo tak, to nie dostaniemy nagrody za to. It is. But there's only one way to know if it works. All right. Here we go. Liczę na glicza. No. We wait. How long will it take? I don't know. Nothing like this has ever been tried before. I'm going to rest for a while. I'm back in a few days, maybe a week, and... well, I guess we'll see. In any event, you kept your end of our bargain. Thank you. Protect and serve. Dobra, będziecie mi umogli wyglądać to później. Ale dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.